próbowałem wielu rzeczy. Jeździłem zawodowo na rowerze, zdobywając liczne sukcesy w Polsce, jak i na świecie. Zająłem 7 miejsce w pierwszych mistrzostwach świata SMX. Założyłem kilka własnych firm, które prowadzę aż do dziś. Jednak jeszcze kilka lat temu niewielu we mnie wierzyło. Bo przecież co może osiągnąć taki chłopak jak ja? Chudy, nie mając pewności siebie, w dodatku z wadą wymowy. Postanowiłem, że z każdym dniem będę lepszą wersją samego siebie. Od śmierci ojca zmagałem się z napadowym migotaniem przedsionków. Ale się nie poddałem. Czekałem, aż moje serce znów zacznie bić regularnie. Chodziłem na siłownię, nie poddawałem się. Wiedziałem, że mam sobie siłę, dzięki której mogę być kimkolwiek zechcę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stałem się silniejszą osobą, która wie, czego chce, która przez życie idzie z podniesioną głową. To nie kwestia talentu czy nowej genetyki, tylko wielu godzin ciężkiej pracy, które musisz poświęcić. Pokaż wszystkim, że potrafisz, że jesteś prawdziwym wojownikiem. Nie poddawaj się, a gdy upadniesz na kolana, powstań jeszcze silniejszy. Musisz pokonać strach i spróbować, żebyś przez resztę życia nie wypominał sobie, że nie podjąłeś wyzwania. To, czy w życiu osiągniesz sukces, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Zaplanuj swoją drogę i powoli nią zmierzaj. Niech to będzie droga pełna pasji, w której nigdy nie zabraknie motywacji do dalszego działania. Do swoich celów podchodź z rozwagą i odpowiednim przygotowaniem. Nie trać pokory, a drugiego człowieka traktuj z należytym szacunkiem. Ale pamiętaj, droga do sukcesu wymaga czasu. W życiu postawiłem sobie wiele celów. Nie wszystkie jeszcze zrealizowałem, ale wiem, że moja historia dopiero się zaczyna.